Nie widzę, w związku z czym przechodzimy do kolejnego punktu, to są informacje zarządu. Pan Łukasz, jeśli będzie chciał. Szanowni Państwo, 6 listopada miało miejsce posiedzenie Rady Programowej Grupy Czystaczy. Ja byłem zobowiązany do tego, żeby przybliżyć Państwu, jakie te prace, jak tak powiem, posuwają się do przodu, o czym rozmawiamy, jakie tematy podejmujemy. I tutaj zaczęliśmy od podstaw, bo zaczęliśmy przede wszystkim taką szerszą debatę dotyczącą promocji klubu, tej oferty, która jest w tej chwili. Myślę, że tutaj wspólnymi siłami w komitywie ze spółdzielnią, bo też przedstawiciele spółdzielni biorą udział akurat w posiedzeniach Rady Programowej. No będziemy tutaj starać się uskutecznić tą promocję, też korzystając z tych narzędzi, które mamy, czyli jako przyrząd, czyli głos Nowej Huty. Ja tutaj idą w stronę pana Krzyśka Kwiatowskiego, redaktora naczelnego naszego biuletynu. Będziemy tutaj korzystać z pana wiedzy, doświadczenia i wsparcia. Kolejnym tematem, który został podjęty, była kwestia realizacji zadań priorytetowych w 2013 roku. Tak naprawdę doszliśmy do wniosku, żeby skutecznie realizować te zadania, które musimy je tutaj skumulować w drugim, trzecim kwartale. To jest niezwykle istotne ze względu na sytuację miasta i dostępność tych środków, żeby tu nie było żadnych niespodzianek. Taka była konkluzja. Też poruszyliśmy kwestię współpracy z Kołem Seniorów, tutaj 25. działającym w ramach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przypomnę, że w roku 2012 to był pierwszy rok, gdy daliśmy koło 25. takie samodzielne środki. One nie były wysokie, ale były to samodzielne środki do zagospodarowania, do wykazania się też taką większą operatywnością. Jest coraz lepiej, chociaż na początku były problemy. Natomiast w tej chwili ta sytuacja się dosyć stała jasna, klarowna. Będzie też wsparcie w 2013 roku dla seniorów przekazane. Współpraca się ukrywa, więc myślę, że tutaj to środowisko także skorzysta z naszej pomocy, z naszego wsparcia. Jeśli chodzi właśnie o projekt Samorząd z inicjatywą, tutaj przypomnę, że w ramach tego projektu działa Dzielnicowe Centrum Obywatelskie. A w obecnej sytuacji, gdzie tych środków publicznych jest coraz mniej, trzeba szukać środków na zewnątrz. Będzie spotkanie kierowniczki pani Magdy Florek z doradcami, którzy świadczą swoje usługi doradcze w ramach DCO w sprawie właśnie możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Myślę, że tutaj będziemy mogli też korzystać ze wsparcia pana przewodniczącego komisji Witolda Jakielskiego. Co jeszcze? Kolejnym pomysłem, dosyć ważnym i takim wartym podjęcia w przyszłości, jest kwestia zdiagnozowania potrzeb mieszkańców w obszarze kultury. I myślę, że tutaj moglibyśmy poświęcić jedno ze spotkań z mieszkańcami, jedno forum, które gdzieś na 2013 rok zaplanujemy, aby tutaj może przeankietować, zdiagnozować właśnie szersze grono mieszkańców. No wszyscy członkowie Rady Programowej, czyli pan Marek Sadowski, pan Bogdan Gruba, jak i ja, zobowiązaliśmy się, że będziemy tutaj pracować nad poprawą oferty, którą oferuje właśnie klub. Będziemy przedstawiać już na nowym posiedzeniu Rady te propozycje, będziemy zbierać, no i szukać nowych możliwości, tak żeby w obszarze kultury było lepiej niż jest. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja mam również kilka informacji w tym punkcie. Na podstawie upoważnienia jako zarząd wydaje się kilka opinii w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przeciwdziałania AK, czyli budowy budynku usługowo-mieszkalno-handlowego. Opinia pozytywna. Opinia pozytywna AK. Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji budowa zespołu budynków Centrum Handlowo-Usługowego w rejonie ulicy Centralnej Nowokrótnej. To jest ta opinia, o której mówił przewodniczący Komisji Zagospodarowania. Kolejna to jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w rejonie ulicy Centralnej. Tutaj była budowa infrastruktury technicznej, to jest sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Centralnej Nowokrótka na Załęczu. No i uchwała w sprawie zmiany układu komunikacji, czyli ta, o której mówiliśmy, którą podjęliśmy. Informuję również, że jako zarząd podjęliśmy uchwałę delegującą panią Reginę Zadecką do udziału w obradach okrągłego stołu edukacyjnego, w związku z tym, że
zrezygnowali przedstawiciele dzielnicy, uznaliśmy, że pani Regina Zabłocka jest osobą na tyle kompetentną, zdającą sprawy z zakresu edukacji, że będzie godnie reprezentować nie tylko Czyżyny, ale również wszystkie dzielnice. Natomiast odnośnie tego, bo przewodniczący Komisji do Gospodarowania słusznie zwrócił uwagę na to, że ta inwestycja, którą myśmy zaopiniowali pozytywnie, wzbudziła pewne kontrowersje. Ja chciałbym wyjaśnić jedną rzecz. Oczywiście ja się zgadzam w pełni z argumentami Komisji do Gospodarowania dotyczącymi konieczności zapewnienia tej inwestycji, bo mówimy o tych, o marketach przy Nowokrótskiej. Jak najbardziej jest zasadne, żeby zapewnić odpowiednią komunikację tej inwestycji. Ale musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Jedno, po pierwsze, inwestor jest związany granicą inwestycji, więc my nie możemy od niego oczekiwać, żeby on wyszedł ponad teren, który dysponuje i proponował rozwiązania komunikacyjne, które częściowo oczywiście dotyczą jego inwestycji, natomiast no nie do końca jest, my jako radni czy też urząd mamy mandat do tego, żeby właśnie od tego inwestora tego oczekiwać. Oczywiście to jest problem, który należy rozwiązać, dlatego tak jak mówił przewodniczący Komisji do Gospodarowania, ustaliliśmy, że wypracujemy jakieś rozwiązanie w formie najprawdopodobniej wniosku, żeby władze miasta albo w formie zmiany w planie zagospodarowania przestrzeni, albo w formie jakichś innych rozwiązań, no zapewniły tej inwestycji odpowiednią komunikację właśnie od tej północnej strony. Natomiast ja chcę podkreślić jeszcze jedną istotną rzecz. Musimy pamiętać o tym, że jest to teren poprzemysłowy, tam gdzie będzie powołana ta inwestycja. A to oznacza, że miasto bardzo chętnie wyda pozytywną decyzję na powstanie tam obiektów uciążliwych, typu lamusownia lub inne. Bo wiadomo, że jeżeli jest w pobliżu elektrociepłownia Łęk, to nikt nie będzie protestował z urzędników, jeżeli tam powstanie kolejny uciążliwy obiekt. W naszym interesie, jako przedstawicieli mieszkańców, jest to, żeby tam powstał obiekt o jak najmniejszej uciążliwości. Taki hipermarket jest właśnie takim obiektem. Oczywiście, on musi mieć zapewnione odpowiednie warunki komunikacyjne i tu się w pełni zgadzam z wnioskiem Komisji Zagospodarowania. Natomiast no, musimy jakoś się zastanowić, żeby też tego inwestora nie zniechęcać do realizacji tej inwestycji, która z punktu widzenia naszej dzielnicy jest dobrym rozwiązaniem. Ja jeszcze mam, drodzy Państwo, taką informację, bo na ostatniej sesji było pytanie, czy my jako Rada możemy nadawać nazwy ogródkom jordanowskim. Otóż dostałem tutaj informację z kancelarii, opinię prawną, że my jako Rada nie możemy, natomiast możemy korzystać z uprawnienia, które nam przysługuje w postaci wniosku czy do prezydenta, czy do Rady Miasta. A więc jeżeli są jakieś takie pomysły w tym zakresie, to prosiłbym Komisję Ochrony Środowiska, żeby ewentualnie pochyliła się nad tym tematem. I ja mam jeszcze 3 informacje, drodzy Państwo, w informacjach zarządu. Pierwsza jest związana z obecnością naszej młodzieży. Jutro na Uniwersytecie Pedagogicznym w Auli Danka jest uroczyste zakończenie Czyżyńskiej Akademii Samorządności. O godzinie 14:30 będzie wręczenie dyplomów, także serdecznie wszystkich radnych zapraszam. 8 grudnia o godzinie 10 w Szkole Podstawowej 155 będziemy organizowali przy wsparciu ZSO nr 14 imprezę mikołajkową dla biednych dzieci, z biednych rodzin. Natomiast 18 grudnia o godzinie 16 organizujemy tradycyjną coroczną wigilię dla biednych, chorych i samotnych w parafii świętego Judy Tadeusza. Tyle informacji z mojej strony. Drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawy bieżące. Czy ktoś z Państwa w sprawach bieżących chciał zabrać głos? Pan Bogdan, zdjęcie chciał zrobić, czy... Nie, w tej sprawie właśnie chciałem powiedzieć. Dzisiaj byłem, bo mnie kolega Marek prosił, żeby oddać te plakaty odnośnie tych porad prawnych. Spółdzielni tam parę osób, którzy mieszkają przy bloku numer 30 na Dywizjonu. Stoją kosze na miejscu ustawionym przez dzieci, prawda? I nie są one opróżniane. Nie mowa o to, żeby... Po prostu tak, przy bloku numer 30, żeby zidentyfikować jednak ten częstotliwość odbioru tych śmieci, prawda? Znaczy już wystąpimy oczywiście ponownie, natomiast ja tylko powiem, że faktycznie ten problem stwierdziliśmy już kilka tygodni temu. Wystąpiliśmy do ZIKIT-u w tej sprawie i ZIKIT przekazał sprawę miejskiemu przedsiębiorstwu oczyszczania, który tutaj zajmuje się w tym zakresie. Także jest temat znany, jest temat przekazany. Nie widzę w sprawach bieżących, w związku z czym przechodzę do oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś w tym punkcie chciał wygłosić oświadczenie lub komunikat? Nie widzę, w związku z czym przechodzimy do 19 punktu.
zamykam sesję, natomiast bardzo prosiłbym, abyśmy sobie zrobili wspólne zdjęcie z młodzieżą, radni i uczestniczy Akademii, także wszystkich zapraszam. Pan Bogdan, nasz fotograf, zrobi nam zdjęcie, a ja oficjalnie zamykam 24. Wszystkim dziękuję za uwagę.